Moi drodzy, dziś, zanim przedstawię komentarz do dzisiejszej Ewangelii, zanim przeczytam Ewangelię, chciałbym bardzo podziękować przede wszystkim Panu Bogu, Wam i też sobie samemu za to, że dzisiaj mija już 2 lata, odkąd regularnie umieszczam na YouTubie komentarze do codziennej Ewangelii. Przybyło przez ten czas o 100% subskrybentów. Rok temu było 7 tysięcy, teraz jest 14 tysięcy. Też podwoiła się liczba słuchających regularnie na YouTubie z 2 tysięcy do 4 tysięcy. Ale też od paru miesięcy te komentarze można słuchać w aplikacji Pogłębiarka, gdzie też ponad 2000 osób regularnie słucha tych komentarzy. Bardzo się cieszę. Cieszę się przede wszystkim, że wytrwałem kolejny rok w tej regularności. Cieszę się dlatego, że mam wrażenie, że to po prostu Wam jakoś pomaga. Jest jakimś moim drobnym wkładem w wasze życie duchowe, w waszą relację z Panem Jezusem. To oczywiście bardzo, bardzo mnie cieszy, ale też bardzo się cieszę, że wytrwałem ten kolejny rok i nie zamierzam się wycofywać, żeby było jasne, nie zamierzam nie trwać dalej. Cieszę się też ze względu na to, co mnie samemu to daje. I nie mam tu wcale na myśli też wszystkich lajków, komentarzy, które pokazują, jak bardzo to, co mówię, wam pomaga. Ale mam też na myśli mój własny, osobisty rozwój duchowy. Dla mnie każdy ten komentarz, za każdym razem, kiedy go przygotowuję i wypowiadam, to jest trochę jak modlitwa. To jest jakiś mój rodzaj też medytacji. Więc mnie samemu to po prostu ogromnie służy. A że służy przy okazji też innym, świetnie, bardzo się cieszę. Także bardzo dziękuję, dziękuję za wszelkie ofiary pieniężne składane w związku właśnie z tymi komentarzami, z tymi materiałami na YouTubie, które zamieszczam na kanale Akademia Szczęśliwego Życia. Dzięki tym ofiarom mogłem jeszcze bardziej rozwinąć, polepszyć sprzęt, wymienić na jeszcze lepszy sprzęt, którym się posługuję przy nagrywaniu, ale też przypomnę, że te ofiary wspierają funkcjonowanie domu rekolekcyjnego, którym zarządzam, za który jestem odpowiedzialny. Także bardzo dziękuję za to wszystko, za życzliwość, za każdą kolejną subskrypcję, za każdy tak zwany like, tak? Za polecanie też tego kanału, tych moich komentarzy czy innych materiałów tutaj zamieszczanych innym. Dzięki czemu to dobro, myślę, że tutaj mogę śmiało tak powiedzieć, dobro, które się dzieje, może się jakoś jeszcze bardziej pomnażać. Także bardzo dziękuję, a teraz przechodzimy już do czołówki i tradycyjnego, codziennego komentarza do Ewangelii. Ewangelii według świętego Mateusza. Jezus, zobaczywszy gromady ludzi, wszedł na górę. Gdy usiadł, przybliżyli się do Niego Jego uczniowie. Wtedy otworzył swoje usta i uczył ich, mówiąc: błogosławieni ubodzy w duchu, bo ich jest Królestwo Niebieskie. Błogosławieni płaczący, bo oni doznają pocieszenia.
Błogosławieni łagodni, bo oni odziedziczą ziemię. Błogosławieni łaknący i pragnący sprawiedliwości, bo oni zostaną nasyceni. Błogosławieni miłosierni, bo oni miłosierdzia dostąpią. Błogosławieni czyści w sercu, bo oni Boga zobaczą. Błogosławieni, którzy wprowadzają pokój, bo oni nazwani zostaną dziećmi Boga. Błogosławieni prześladowani z powodu sprawiedliwości, bo ich jest Królestwo Niebieskie. Błogosławieni jesteście, gdy was znieważą i oskarżą, i kłamiąc powiedzą o was wszelkie zło z mojego powodu. Cieszcie się i weselcie, bo wasza nagroda w niebie jest wielka. Pewnie wszyscy wiemy, że te słowa błogosławieni, to słowo błogosławieni w dzisiejszej Ewangelii można tłumaczyć też jako szczęśliwi. Błogosławieni, czyli szczęśliwi. I dla mnie osobiście między innymi właśnie ta dzisiejsza Ewangelia mówi o tym, że bycie uczniem Pana Jezusa, być w Kościele, oznacza być w Akademii Szczęśliwego Życia. Zresztą może przy okazji wyjaśnię. Dzisiaj też jest właśnie ta szczególna okazja, druga rocznica codziennych komentarzy do Ewangelii na tym kanale, że właśnie taka jest geneza nazwy tego kanału, Akademia Szczęśliwego Życia. To jest nawiązanie po prostu do tego, czym dla mnie jest Kościół. Tak. Co dla mnie znaczy wierzyć w Boga. Dla mnie wierzyć w Boga, wierzyć w Jezusa konkretnie, to znaczy być w Akademii Szczęśliwego Życia. Tak. Dokładnie tak. I właśnie w tej dzisiejszej Ewangelii jest nam powiedziane, Pan Jezus mówi nam bardzo wyraźnie, że ci, którzy nie są w tej szkole, ci, którzy nie znają Pana Jezusa, nie inspirują się Jego nauczaniem, oni nigdy by nie pomyśleli, że można być szczęśliwym, będąc ubogim, płaczącym, łagodnym, łaknącym i pragnącym sprawiedliwości, będąc miłosiernym, czystym w sercu, wprowadzającym pokój, a już w ogóle prześladowanym. Prześladowanym, też znienawidzonym, oskarżonym niesłusznie, oczernianym, że można być szczęśliwym. Nie, żeby być szczęśliwym, to trzeba być bogatym, trzeba zawsze mieć powód do radości, nigdy do płaczu, trzeba być przebojowym, też nawet czasami trzeba umieć, nie? Zastosować jakąś przemoc, trzeba nie zważać, nie patrzeć na sprawiedliwość, tylko tutaj to słowo łaknący i pragnący sprawiedliwości, myślę, że należy rozumieć biblijnie, to znaczy sprawiedliwość w Biblii to nie jest taka sprawiedliwość, że na przykład wszyscy mają porówno. Nie? W Biblii na przykład, jak jest powiedziane mąż sprawiedliwy, to znaczy prawy, no? To znaczy postępujący zgodnie właśnie z przykazaniami Bożymi, z nauczaniem Pana Jezusa właśnie. No i myślę, że kiedy Pan Jezus mówił o tych łaknących i pragnących sprawiedliwości, to miał na myśli po prostu ludzi, którzy bardzo pragną, łakną tego, żeby ten świat był no właśnie taki Boży, żeby w tym świecie było dużo dobra właśnie. Żeby było właśnie też miłosierdzie. O, też ludzie, którzy dalecy są od Jezusowego nauczania,
jakoś nie doceniają znaczenia miłosierdzia i często po prostu nie potrafią być, nie chcą być nawet miłosierni. No a tym bardziej czyści w sercu. Myślę, że tu z kolei chodzi przede wszystkim o czystą intencję. Tak, tacy szczerzy o właśnie. Nie? I też ci, którzy nie znają Pana Jezusa, Jego nauczania, nie podzielają Jego recepty na życie, na szczęście, oni też nie są zainteresowani wprowadzaniem pokoju. Może się cieszą, kiedy ten pokój jest, ale nie są zainteresowani wprowadzaniem go. Zawsze mówią, niech inni go wprowadzą. No i tak samo też ci, którzy właśnie nie podzielają Jezusowego nauczania, nie jest im z Jezusem po drodze, oni też nie potrafią być prześladowani, nie chcą być, dlatego często zachowują się w sposób konformistyczny. Jeżeli im się nie opłaca być wiernym jakimś zasadom, wiernym jakimś wartościom, to z tego rezygnują, zmieniają, nie, swoje zapatrywania. Pan Jezus uczy nas, że możemy być szczęśliwi tam, gdzie inni nie potrafią być szczęśliwymi. Że możemy być szczęśliwi tam, gdzie naprawdę to szczęście się znajduje. Tak. Bo szczęście można znaleźć tylko właśnie tu. Takie prawdziwe szczęście. Prawdziwe szczęście można znaleźć tylko tu, gdzie Pan Jezus je wskazuje. W tym duchowym ubóstwie, w tej umiejętności płaczu, umiejętności przeżywania smutku, takiej otwartości też na smutek, właśnie w byciu łagodnym, byciu łaknącym i pragnącym sprawiedliwości, w byciu miłosiernym, czystym w sercu, wprowadzającym pokój, a nawet właśnie w byciu prześladowanym. Wszędzie tam można znaleźć prawdziwe szczęście. Jezus nas w każdym razie tego uczy, żeby tam znaleźć prawdziwe szczęście. I teraz dlaczego? Dlatego, że to, co gwarantuje nam bycie szczęśliwym, to jest miłość. A żeby kochać, to znów sięgnijmy do tekstu. Żeby kochać, trzeba być ubogim w duchu, trzeba być zdolnym do płaczu, otwartym na smutek, na łzy. Trzeba umieć zapłakać. Trzeba być łagodnym, trzeba łaknąć i pragnąć sprawiedliwości, trzeba być miłosiernym, czystym w sercu, wprowadzającym pokój. No i trzeba być też otwartym na ewentualne prześladowania, na ludzką nienawiść, zniewagi, oskarżenia, oczernianie. Trzeba być na to trzeba być otwartym, żeby kochać. Tak, tylko że co jest, myślę, w tym wszystkim bardzo ważne, że Pan Jezus nie przychodzi do nas i nie mówi po prostu, że tacy mamy być, żeby było jasne, bo tak czasami mam wrażenie, że się traktuje tę dzisiejszą Ewangelię, że Pan Jezus mówi, że mamy być ubodzy, płaczący, łagodni, łaknący i pragnący sprawiedliwości, miłosierni, czyści w sercu, wprowadzający pokój i prześladowani. Nie, ja myślę, że Pan Jezus nie mówi, że tacy mamy być. Pan Jezus mówi, że On nas uczy miłości. I kiedy się będziemy uczyć tej miłości, to będziemy się na to wszystko otwierać. Będziemy się otwierać właśnie na to ubóstwo duchowe, na smutek, na ewentualne prześladowania,
otwierać w tym sensie, że no nie będziemy przed, jakby no właśnie zdradzać, nie? Swojej wiary, swoich ideałów, wartości, tylko dlatego, że nie wiem, że ktoś nas chce do tego namówić, przekonać siłą, groźbą i tak dalej. Właśnie Pan Jezus, ucząc nas miłości, nas właśnie do tych rzeczy uzdalnia i po tym też poznajemy, że wzrastamy w miłości, kiedy właśnie do tych rzeczy jesteśmy zdolni, kiedy pojawia się w nas właśnie to łaknienie i pragnienie sprawiedliwości, wprowadzanie pokoju, bycie miłosiernym, kiedy to się w nas pojawia, ta otwartość na łzy, smutek, to ubóstwo duchowe, kiedy to się w nas pojawia, to znaczy, że o, jest miłość we mnie. Zacząłem kochać. Tak, mi osobiście właśnie to mówią słowa tej dzisiejszej Ewangelii. Dla mnie takie znaczenie ma ten początek kazania na górze. Początek kazania na górze. Oczywiście, jeszcze może na koniec powiem, słusznie traktujemy te 8 błogosławieństw jako ekwiwalent tego, co stało się na Synaju, kiedy Mojżesz otrzymał dekalog. Ale zobaczmy, Pan Jezus nam daje jakby ekwiwalent tego. W Nowym Testamencie mamy jakby nowe tablice, ale o zupełnie innym charakterze. Nie mają one charakteru przykazań. Mają raczej charakter zapowiedzi, obietnicy, tego, do czego będziemy zdolni, tego, co się w nas dokona, co się w nas stanie. Właśnie Pan Jezus dla mnie nie jest kimś, kto przychodzi i mówi, jak ja mam żyć. Przychodzi i mówi, pójdź za mną, a ja ci pokażę życie o zupełnie nowej jakości. Życie naprawdę udane i szczęśliwe. Pokażę ci drogę do takiego właśnie udanego, szczęśliwego życia. Tylko pójdź za mną. Uwierz mi. Tak. Pan Jezus mi nie mówi, jak mam żyć. Pan Jezus mi pokazuje, którędy mam iść, aby być naprawdę szczęśliwym. Po więcej materiałów zapraszam na mój kanał YouTube'owy Akademia Szczęśliwego Życia.